Podstawa dla ludzi zaczyna przyglądać się polskim startupom. W kolejnych odcinkach będziemy prezentować przedstawicieli branż, które są na tyle innowacyjne, że brakuje im jeszcze regulacji prawnej. Dziś na pytanie, czy brak odpowiedniego prawa to pomoc czy przeszkoda, odpowie twórca aplikacji iTaxi, która zrewolucjonizowała zamawianie taksówek w największych miastach w kraju. O tym, jak walczą z nielegalną konkurencją i czy państwo wyciąga pomocną dłoń do młodych polskich przedsiębiorców, opowie Stefan Batory. Samo prawo tak naprawdę w niczym nam nie przeszkadzało i nie stanowiło żadnych barier, bo regulowana jest sama usługa świadczenia przewozu osób i tutaj prawo w dosyć mocny i precyzyjny sposób definiuje to, jakie warunki muszą spełniać kierowcy, którzy taki transport wykonują. Natomiast zarówno korporacje taksówkowe, jak i aplikacje takie jak iTaxi nie muszą tutaj spełniać żadnych specjalnych wymogów. Aplikacja czy korporacja taksówkowa tak naprawdę nie świadczy sama przewozu tych osób. Ten przewóz wykonują kierowcy i teraz licencjonowana jest czynność wykonania przewozu, a nie czynność zlecenia przewozu, czy skojarzenia z pasażerem, czy też pośredniczenia w zawarciu takiej umowy przewozu. Tu jest taka potrzeba, ale ona dotyczy zarówno nas, jak i tradycyjnie działających korporacji oraz naszych konkurentów innych aplikacji mobilnych, bo prawo pozostawia tutaj pewne luki czy nieścisłości, które powodują, że powstają firmy zatrudniające nielicencjonowanych kierowców. To nie są taksówkarze, to są po prostu prywatne osoby niezwiązane w ogóle z transportem, które nie mają odpowiednich badań, nie mają samochodów, które przechodzą odpowiednie badania techniczne, tak jak to jest w przypadku taksówek, nie muszą zdawać egzaminów ze znajomości topologii miasta i świadczą te przewozy pod przykrywką na przykład psychoterapii czy zapewnienia bezpieczeństwa i usług ochroniarskich i wykonują to na licencji ochroniarskiej wydanej przez MSW, a nie na licencji wymaganej do przewożenia osób. My osobiście tego nie robiliśmy, natomiast całe środowisko taksówkarskie takie działania wykonuje i my tutaj współpracujemy ze Związkiem Zawodowym Taksówkarz Warszawski i sam Związek Zawodowy w imieniu całego środowiska takie działania prowadzi. Natomiast jest pewna grupa użytkowników, która zwraca uwagę tylko i wyłącznie na cenę i najczęściej ta grupa wtedy chętnie korzysta z tych nielegalnych, nielicencjonowanych przewozów, sugerując się tylko i wyłącznie ceną. Ale mogę porównać tą grupę z kolei do osób, które świadomie kupują u paserów kradziony towar, bo jest taniej, albo przemycany alkohol i papierosy, gdzie ktoś nie zapłacił akcyzy i podatku, bo jest taniej. Więc jakby do tego można porównać również te tańsze przewozy osób, gdzie kierowcy działają w szarej strefie, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie płacą podatków, nie mają zarejestrowanej firmy, nie płacą ZUS-u itd., itd. Jak to zwalczać? Wydaje mi się, że nie na samym poziomie ustawodawstwa, ale na poziomie egzekucji. Tutaj potrzebne byłyby wyraźne wytyczne dla służb, które się tym zajmują, czyli dla policji, dla straży miejskiej, dla inspekcji transportu drogowego. Z tego co wiem od kolegów taksówkarzy, którzy często są kontrolowani przez inspekcję transportu drogowego i słyszeli wiele razy, czy od właśnie inspektorów, czy od policjantów i straży miejskiej, bardzo łatwo się kontroluje taksówkarza, bo ustawa wyraźnie mówi, co taksówkarz powinien mieć, jak powinien być oznaczony samochód i w związku z tym policjantowi czy inspektorowi bardzo łatwo jest sprawdzić zgodnie z listą, czy wszystkie wymagane pozwolenia i dokumenty taki taksówkarz posiada. Natomiast trudniej już jest z wyłapaniem tych nielegalnie działających przewoźników, bo oni bardzo często mają nieoznakowane samochody i tak naprawdę bez takich akcji typu prowokacja, gdzie ktoś zadzwoni do tej firmy, zamówi taki samochód, bardzo ciężko jest ich po pierwsze złapać, a po drugie jak się już ich złapie, to okazuje się, że służby nie do końca wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Nie do końca wiedzą tak naprawdę, w jaki sposób mogą ich ukarać. Nie do końca wiedzą nawet, w jaki sposób ci przewoźnicy łamią prawo. Więc tutaj ten element egzekucji prawa, przeszkolenia odpowiednich służb wydaje mi się najważniejszy w tym momencie.
Znaczy, chyba największym zagrożeniem dla mieszkańców, wbrew temu, co się mówi o nie wiem, bezpieczeństwie, o paru innych aspektach, to oczywiście też jest ważne. Natomiast ciężko mówić tu o tym, że nagminnie nielegalni przewoźnicy mają częściej wypadki albo że coś innego złego się dzieje. Natomiast to mieszkańcom grozi, to jeśli służby takiego kierowcę złapią akurat w trakcie wykonywania kursów z tym pasażerem, to później w procesie trwającym miesiące, a niekiedy lata, taki pasażer jest ciągany po sądach. I tak naprawdę to jest chyba najbardziej dotkliwe i odczuwalne dla takiego pasażera, że mimowolnie będzie później świadkiem w takim procesie i będzie musiał wielokrotnie stawiać się na przesłuchaniach. Ja uważam, że sytuacja nie jest taka zła. Pomijając aspekt branży taksówkowej, która jest rynkiem regulowanym, chociaż już nie tak bardzo jak jeszcze rok temu, to tak naprawdę w przestrzeni aplikacji mobilnych te regulacje, a właściwie ich brak, tak naprawdę powodują, że jest bardzo duża swoboda działania i tutaj chyba jako przedsiębiorcy nie możemy narzekać.